Idę. Boże, ile schodów trzeba pokonać, by nagrać ten odcinek. No, witam serdecznie, witam, siema. No, wchodzimy, widzowie. Ja za chatę robimy odcinek, jak to zrobić. I jesteśmy... Na wprost, dobra. I jesteśmy gdzieś tu. A tutaj jest, o! Widzowie, jesteśmy tutaj. Widzicie, o. Jesteśmy tu. Tak swoją drogą nie wiem gdzie jestem, może czekać. W ogóle powiem o co chodzi. Witam serdecznie w kolejnym filmie kanale. Jestem pan. Siemanko. To jest Klaudiusz. Znany na YouTubie jako Klaudio. Tak bardzo kreatywna nazwa. Mówiłem wam, że będzie cross z wielkim YouTuberem, no to jest cross z wielkim YouTuberem. Wielki? Tylko 15 tysięcy, ale jest. A ja mam 1000, dla mnie jesteś wielki. Dobra, ja już powiedziałem, że też muszę mieć jakiś content, trzeba sprawdzić co on tu ma w tym swoim studiu szanownym. Także przyjrzyjmy się uważnie. Plakat endgame'owy, bardzo ładny. Trzeba będzie o nim coś powiedzieć w odcinku, który będziemy nagrywać, ale to powiedz później. Jest, oj, czekaj, bo tu lampa. Już sprzęt widzowie mamy ładnie, pięknie rozstawiony. I tutaj kolekcja pełna figurek Lego. Imponująca, drodzy państwo, imponująca. Jakiś jeszcze tam plakat. Z czego? Z Ligi Sprawiedliwości. A rzeczywiście, dobra. A tutaj sprzęt, lampa. Bakugany! Zajebiście. I Cartoon Network fani. Ale tak, bo pod taką nazwą figurowałeś kiedyś tam. I jedną rzecz, widzowie, której przed chwilą nie pokazałem, mianowicie ta oto budowla Lego, czyli kryształowy król wersji Centaura z 16 sezonu Ninjago, który... Dobra, ale to ty powiedz. Co on robi? Robi wrażenie. Czekaj, jeszcze tu ten plakat endgame'owy tak stąd, żeby ładnie było widać. No i te figurki wszystkie tutaj, nie, naprawdę, tego tu jest sporo. Moją uwagę na przykład właśnie w tym momencie przykuły te, z 16 sezonu te, wojownicy. I tutaj ten, mechanika, sfira i no, generałowie, no. Jeszcze nie. Kilka figurek brakuje, widać Luki. No. A to się zbierze niedługo. Złoty Zane, tutaj chyba Nia? Nie jako samuraj, to jest dwie wersje Lloyda, Garmadon, tu właśnie miejsce dla Skylar. O, Garmadon z 16, no. Nelson i tam już wrogowie. No i Overlord Harumi. Tak tutaj jest coś gwiezdnowojennego, ale ogólnie tu się większość rzeczy sprowadza do Ninjago. Zresztą zaraz się dowiecie, dlaczego tu się większość rzeczy sprowadza do Ninjago. Zaraz wam wszystko wytłumaczymy. Dobra, jakoś ustawiliśmy telefon, bo nie wziąłem statywu, a tam sprzęt mam przygotowany do nagrywek innych. Dobra, słuchajcie, więc tak, no jest Klaudiusz ogólnie. YouTuber od Ninjago przede wszystkim, chociaż nie tylko, bo ty zaczynałeś od ogólnie, wszystkie od strony Cartoon Network było. Cartoon Network fani ogólnie, no. Kiedyś właśnie nazwa była pierwsza i... plakat mam też. No, pokazywałem przed chwilą, ja właśnie tak Klaudiusza poznałem, nie? Po prostu jak robił kanał jeszcze Cartoon Network fani, ale zacząłem go oglądać po prostu. Widz. Tak, ja jestem widzem, który stał się kuplem. Finalnie co, no, zmieniłeś potem właśnie na samo Ninjago, był mistrz Klaudio, potem zostałeś zdegradowany do samego Klaudio. Ale jeszcze po Cartoon Network fani był kartoniasty. A, właśnie, no tak. Przez krótką chwilę. No. A potem właśnie mistrz Klaudio i wtedy pamiętam miałeś awatar taki, gdzie miałeś ten. Ty byłeś wklejony na figurkę. Jest z tyłu nawet. Jest? Na szupince. Dobra, zaraz widzowie tam zrobię zdjęcie i tu dorzucę tutaj, tu na ekranie. No i potem był Klaudio, na ogólnie już robiłeś wtedy Ninjago. Ja już pamiętam, jak sprawdzałem sobie, to teraz chyba najstarszy materiał u ciebie to jest właśnie z 8 sezonu Ninjago. Tak, bo kilka starszych takich skasowałem, gdzie nagrywałem w sumie już od... jakoś 6 sezonu. Chyba właśnie wtedy na ciebie trafiłem jakoś. Kiedyś robiłem ciekawostki o postaciach, był Clancy i tak dalej. I to jeszcze było z takim albo bez głosu, albo z początkowym takim głosem, jeszcze był stary mikrofon i tak dalej. No i tak to właśnie jakoś poszło, sobie oglądałem twoje odcinki i kiedyś tam, nawet nie pamiętam dokładnie w jakich okolicznościach, jak wstałem się na Instagramie, coś tam chyba pozdałeś jakieś story, ci skomentowałem. I jakoś tak zaczęliśmy gadać finalnie, a potem doszło do tego, że zdałem maturę, wylądowałem w Poznaniu, mówię do końca, że jestem w Poznaniu i tak jakoś się zakumpowaliśmy. I spotkaliśmy się, to nawet macie zdjęcie, wstawię wam tutaj, spotkaliśmy się na PGA rok temu. Czyli w 2021. Tak jest, dokładnie tak. No po prostu, wiedzieliśmy, że jesteśmy, podbiliśmy, spotkaliśmy się i tyle. No i tak potem od tamtego czasu właśnie jakoś tak zaczęliśmy więcej gadać i coś tam, jako że ja już powoli odnajdywałem się w kontencie filmowym, a Klaudiusz miał, no... trochę ostatnio przestój na kanale, to zaoferowałem swoją pomoc, że chciałbym coś z nim nagrać. No i tak kminimy od, nie wiem, od początku roku około nawet. No jakoś tak. Jakoś tak, żeby coś nagrać. I tak
doszliśmy do wniosku, że w sumie nagramy w końcu coś. No i jestem tutaj właśnie u Klaudiusza w studiu i będziemy nagrywać. Będzie u Klaudiusza w sumie, jak wy oglądacie, jest odcinek, bo raczej wejdą w tym samym momencie. Także link macie w opisie do kanału Klaudiusza, tam jest odcinek nasz wspólny. Ogólnie będziemy gadać o 16 sezonie Ninjago. No mówię, tu właśnie jak widzicie, no Ninjago wszędzie, Klaudiusz opowiada o Ninjago, jestem już wielkim fanem. Moja chyba ogląda kreskówka na ten moment. No i ogólnie teraz wchodzi 16 sezon, który jest dość ważnym sezonem, bo będzie kończył aktualną historię. I my będziemy trochę o tym opowiadać, bo na tej chwili mamy 12 odcinków z... Ilu tam 30 ma być chyba? 30, no. No, znaczy jest 13, nie wiem czy oglądałeś 13, ja dotarłem do 13. Tak, no, to też pogadamy. I u Klaudiusza będziemy ogólnie opowiadać sobie o tym, co tam ma być, jak to tam myślimy, jak to się zakończy i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie trochę sobie poteoretyzujemy. Także odcinek u Klaudiusza jest już na kanale, wbijajcie, zostawcie lajka, zostawcie suba. Możecie napisać, że jesteście ode mnie. No i tu też zostawcie lajka, suba, jeżeli wam się odcinek spodobał. No i w sumie to chyba będzie na tyle. Także w takim razie trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć! Lampka się już zepsuła, może ją wymienię na tą nową, co mam do góry tam. Dobra. Ogólnie widzowie, jeszcze jedna ważna rzecz, o której zapomnieliśmy, ale musimy teraz zrobić. Mianowicie, z tego co się dowiedziałem od Klaudiusza, z tej całej kolekcji Lego, jaką on posiada, co nie? Może mu w sumie tu wam bardziej pokazać. No to ogólnie jest figurka kamiennego Kaja sezonu trzeciego, która znajduje się tu. I podobno każdy jego gość sobie robi z nią zdjęcie. A więc zrobię z nią też i ja. Także to zdjęcie wam tu za chwilę wkleję, że zostało ono zrobione. No i to tyle. Trzymajcie się. Pa, pa. Pa, pa.